Wywyższenie rodzaju ludzkiego przez Boga. 1 Piotr, rozdział 2, werset 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Dziękujemy ci, Panie Boże Jahwe, Ojcze nasz, że nas ród ludzki tak bardzo wywyższyłeś. Uważasz nas, Boże, Ojcze nasz, za ród wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud, który ma przywilej głoszenia cnót Pana Boga i wielbienia Go. Dziękujemy ci, Panie Boże, Ojcze nasz, że wyrwałeś nas z świata grzechu, z ciemności ku światłości, a światłością jesteś ty, Panie Boże. Panie Boże Jahwe, Ojcze nasz, jesteśmy ludem przez Ciebie nabytym, przez najświętszą krew Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Niech Tobie, Boże, Ojcze, i Twojemu Synowi, Panu Jezusowi Chrystusowi, będzie za to hołd, chwała, cześć i uwielbienie. Panie Boże, Ojcze nasz, prosimy Cię w największej pokorze, aby w mocy Bożej byliśmy tym kapłaństwem królewskim, narodem świętym, ludem opiewającym cnoty i wielkość Pana Boga, abyśmy byli godnymi czcicielami Twojego świętego imienia, Boże kochany. Dziękujemy Ci za to i uwielbiamy Ciebie, Boże Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.